Ja. Spartiatic! Nie no, w dupa. Dobry wieczór, Krzysztof Iwisz, witam państwa w skąd awanturze tego tyle było? O kasę. Pomieszali ludzi, się dupa. W gronie mistrzów naszego programu potrzeba posiadać doskonałą wiedzę. Witam Machoń, witam. I mieć tak, nerwy tak, ze tak, tak, jak piszesz. To jest nasza recepta na sukces. A oto 12 uczestników, którzy zmierzą się dziś ze sobą. Jest Gorloka. Są oni podzieleni na 3 drużyny, po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Właśnie tequila jednak z tego. Pójdziemy po są Barcelony. Drużyny Marcin Chmielnicki, student prawa z Warszawy. Piotr tak myślę, Bołcow, ale zobaczymy już. Jasła i Jarosław Frydrysiak, technik ekonomista z Płocka. Więc grubego albo zabije tego. Tymi potami albo... Albo tak o, teścik siły. Kapitan drużyny i Sylwester Górniak, sprzedawca w salonie RTV ze Zduńskiej Woli. Do 15 zbierają zgłoszenia do nowej awantury? Tak. Złoczę się. To Piotr Zieliński, wiem o tym, wiem. Ze Starego Pola. Kapitan drużyny Maciej Wójciak, przedstawiciel regionalny z Jastrzębia Zdroju. Dariusz Stolarczyk, przedstawiciel handlowy z Włocławka. I Remigiusz Trojanowski, student technologii żywności z Lubawy. No ma to sens. Taki, no. Drużyny niebieska, zielona i żółta. Tu mogę przestawać, bo ja nigdy tych pot nie grałem. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei jak to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. A to teraz nowi, nie? A my witamy nowych mistrzów. Ta, no. Pokażcie ich. Oni to... Łoboda, Kazimierz Łoboda. Oni się chyba nawet nie zaprezentowali, nie? Oni od razu dedek mieli, w sensie winda free. Mój bajta. A więc... Jezus Maria. Trzeba od razu powiedzieć, że wygraliście ostatni oni wygrali program z rekordowo niską ale ile kwotą. Mają, to nie 2900 zł. A to wszystko... Z rekordowo małą? Nie, zawsze jakiś rekord. Że wygraliście ostatni program z rekordowo niską kwotą. 2900 zł. Zawsze. A to wszystko i teraz odpadną z zerem. Dyskretny urok czarnej skrzyni, w którą włożyliście prawie... Wyobraź sobie, że trzeba by docelek opłacić i oni teraz nic nie wygrają. To 3000 na czterech. Nie wiadomo co ile odcinek. Nie no, raczej. Raczej nie opłacają, nie? Wszystkiego. Tak to jeszcze na minus wyjdą. Wszystkie swoje pieniądze i dlatego tak mało wygraliście. Trzeba powiedzieć jeszcze jedno, że więcej poświęcili mistrzowie, którzy włożyli wszystko, co mieli i dlatego odeszli z gry. Czy dzisiaj równie mocno będziecie licytowali państwo czarną skrzynię? Ależ oczywiście. Tak? Cały czas się będziemy bawić do końca. Ale czy ona nie doprowadzi do zguby, bo tak się stało z mistrzami? Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. To jest gra. Jakie macie państwo założenia przed grą? Przed waszą pierwszą grą? Wygrać jak najmniej. Dobrze się bawić. Jaki będzie podział obowiązków oprócz dobrej zabawy? Kto jest specjalistą od czego? Kazimierz sport, fizyka, chemia, Ewa głównie rozrywki, czyli muzyka, film, seriale. Ta. Mirek, matematyka, sztuka kulinarna. Gdzie nam pomógł w ostatniej grze. On sam nie wierzy w to, co słyszy. Geografia, historia. Panie Dariuszu, pan jest kapitanem, pan będzie licytował. Czy również pan będzie liczył, jak licytować, czy ktoś z pana graczy? W końcu! No, myślę, że wszyscy. Zobacz, Ibisz już dosłownie mówi im, jak grać. Mówi, żeby jeden liczył, do ile jest do bloka i tak dalej, a wszyscy. Co wszyscy w dupę? Co to znaczy wszyscy? Jeden nie umie liczyć do 10? Wszyscy muszą się zebrać? Mózgi połączyć, żeby do 10 policzyć? To co, oni są tępi? No nie może liczyć ten Mirek, co siedzi obok i mu mówić 5000 do bloka, jak coś. Tylko wszyscy. Już mnie to denerwuje. Ale rozumiem, że pan podejmie ostateczną decyzję, oczywiście. Tak? Bo rozumiesz, to jest 60 odcinek, już oni już powinni w miarę ogarniać. A jak są mistrzowie, to często 2 odcinki, bo wypieprzają, bo nie umieją blokować. Rozumiesz, denerwuje mnie to. A wszyscy będą podpowiadali? Tak, mają takie prawo. Dobrze, witamy państwa w grze, powodzenia.
Nasi mistrzowie w finale zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli uda im się wygrać, po raz drugi będziemy gościli ich w loży. Dobra, dziadek zaczął, jak sobie poradzisz? No pewnie dużo gorzej, ale to nie znaczy, że nie mogę innych wyzywać, tak? Bo jestem typowym hejterkiem. Mistrzów w następnym programie, a jeżeli im się nie uda, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują po 5000 zł. To są pieniądze, które będą służyć państwu, panom, do licytacji. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej rozpoczniemy licytację i ta drużyna, która wygra licytację, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze na konto za to właśnie pytanie. Ale jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna wygra pierwszy etap i przejdzie do finału, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy na koncie. Wszystko jasne? Tak? Możemy grać? Tak. Nastroje dobre? Dobre. Wola walki jest? Tak, jest. W takim razie losuję pierwszą kategorię. Witam, Luper, witam. Weź mi ten kabel spod kółek. Kategoria historia powszechna. Oko. A reklamy już rzuci były. Rzuci 300. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. Zieloni 400. Jak ty znasz, że przejdzie mu pławik. No tak, w kategorii matma, no. 700 po raz drugi. A może akurat. I 1100 mało w żółtych. Co dalej? Co dalej? Zieloni? Zieloni powinni tak wejść w środku wabank i wygrać grę. 1600, dziękuję. 1600 po raz drugi i 1600, mam dwa tysiące. 200, dziękuję. 200 po raz drugi i mam 2300. 2300 po raz drugi, 2400. 2400 po raz drugi, mam 2. Babank już będzie? Będzie babank. Kurde, ostatnio tak często w okolicach 8 się kończy pierwsza runda, nie? Tak jak planowałem. Podciągnęli licytację maksymalnie wysoko, ale niebiescy pierwsi krzyknęli wabank 8000 w puli tego pytania. Jasper, radość. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 8000 tak, i dużą przewagę. Sunę, no. Ale jeżeli się pomylą, odejdą z gry. Teraz zieloni blok żółtych i win. Historia powszechna. Tak, Pokerek, ale niestety nie zdążył się przesłać. Marii Teresy. Co? Nie mam w dupę pojęcia. Marii Teresy? Józef? Józef, tak. To koronek, ale oglądaj streama, o. Maria Teresa to był 1700. Tak będzie to później, no. 1740, Józef, może. Józef, nie ma. Nie ma zawsze odpowiedzi? Chyba. Nie, bo mam grę. Nie się zaraz Józef. Ja nie wiem, o co nawet... Czy Franciszek? Czy Franciszek? Józef. Mówię o Józefie. Co? Tak, odpowiadamy. Józef? Niebiescy odpowiadają. Proszę bardzo. Sądzimy, że był to Józef. Dedek? Józef? Chodzi o szczegółowienie. Tak. Józef drugi? Tak jest! Kurde! Jezus Maria. Ale farta mieli. Tak więc stan konta drużyny niebieskich to 8 tysięcy, za nim zieloni 4600 i na końcu rzuci 400, którzy dużo włożyli do puli, tak? Pytania, na które nie oni udzielali odpowiedzi. Tak więc wszystko się jeszcze może wydarzyć. Mam 5 pytań do końca tego etapu. Do domu, ja to radość. Falset. Tequila. Jutro będzie, no. Krócik. No. Witamy ponownie, oglądają państwo pierwszy etap awantury o kasę. Trwa bardzo zawzięty pojedynek między trzema drużynami. Mam jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Uch. Co tu będzie? Coś fajnego, tylko nie gówno. Muzyka klasyczna.
Kto był dobry z tego? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny tego? I słucham państwa. Panu, rzuci 300! Rzuci 300! Niebiescy 400! Niebiescy 400! Zieloni 500! Zieloni 500! 500 po raz drugi! 500 po raz! Rzuci 600! Mam 600! No dobrze, czytawnik! Mam 600 po raz drugi! Zieloni 700! Mam 700! 700 po raz trzeci! 800 od żółtych, walczą ostro! Nie wygrają dużo, bo nas nie ma! Zieloni 1000! 1000 od zielonych! Jest 1000! Nie wygrają dużo, bo nas nie ma! Ego top! Klasyk! Mam 1500 od zielonych! Zieloni walczą ostro! 1500 po raz drugi! Mam awans! Może być ciężkie, może być ciężkie. A więc widać, że kurde, jak tak szybko się skończy pierwsza runda wabank, to później takie ścierwo i wchodzi takie 5K do finału. Chyba że w ostatnim pytaniu ktoś źle odpowie. Nie chcą wygrać za gówniana ta taktyka. Gówniana taktyka tych drużyn, co kupują za powiedzmy te 8K, a potem siedzą do końca i liczą, że wejdą przypadkiem. Wnerwiają mnie, mogą blokować. Chłopie, nie mogli tu zablokować, wziąć sporo kasy. Jeżeli im się uda odpowiedzieć, to z trzeciego miejsca przejdą na drugie, będą mieli 4-300. Jeżeli im się nie uda, zakończą grę. Chyba, ale nie wiem, zobaczmy. Muzyka klasyczna. Będę wiedział. Będziesz wiedział? Nie wiem. No to jesteś dobry z tego? Czy nie jestem dobry? No właśnie, cię pytałem. Musisz być pewien tego, że jesteś dobry z tym. Ja mówię, z historii jestem dobry, to mogę grać. Tylko coś łatwego. Niepewni tej kategorii, to po co? Z kraju pochodzi słynna śpiewaczka Montserrat Caballé? Hiszpanka. Żółci odpowiadają. Z Hiszpanii. Z Hiszpanii. Tak jest! Z Hiszpanii! Ale w sumie porypane te pytania z tych... No. 4300 zł. Te pieniądze wędrują na konto. Za kościelny? Gdzie? Drugiej pozycji, za nimi zieloni 300, ale cały czas prowadzą z dosyć dużą przewagą niebiescy 7600. Cztery pytania do końca tego etapu. Jakie mocne strony można wpisać w zgłoszeniu? Że dajesz radę na przykład przeżyć na parówkach już trzeci rok i wodzie. To jest dużo. Tym razem polska muzyka rozrywkowa. Jecha pierdziele, jak mnie to rozpieprza, te kategoria. I wyobraź sobie, że w nowej tej to będzie i będą jakieś ścierwonuty, kumasz to? Typu zielone palion. I że ja to znam, ja bym to wygrał przez to. Rozumiesz? Ja bym to wygrał, mi z klikiem. Ja biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panu. Zieloni 300. Niebiescy 500. Niebiescy 500. Żółci 600. Żółci 600. Niebiescy 800. Niebiescy 800. Z kim mi toilet goni mnie? Ostro idą żółci. Niebiescy 1000. Chyba tak, Blagly, no. Taktyka, którą się krytykuje. Zajmujemy siano i luj. 1300 po raz drugi. 1500. 1500 do żółci. Zieloni baba. Ej, czekaj. Ty, zrobili zieloni to, co mówiłem wcześniej, żeby tak z bomby weszli w bank. To mi się podoba. 1500 do żółty. Zieloni w bank. Bardzo dobrze. Ale to powiedzi nie mamy. A. Tak więc Babank grają zieloni. Jeżeli im się uda, będą mieli 5900 zł i będą na drugim miejscu. Jeżeli się nie uda, odejdą z gry. Żeby detka nie zajęli. Na zmianę. Już niebiescy grali w bank z żółci, teraz zieloni. Która piosenkarka wylansowała przebój Nie dla mnie sznur samochodów? Znana piosenka. Trzeba spilować. Maryla Rodowicz. Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Ci się nie kojarzy? Mówię ci, że on nie czekał na wędkarstwo. Czy stream do odciny? Jakoś do trzeciej. Tak, gdzie wczoraj był do czwartej. Tak, to jest za duża góra. Nie wierzę. Padliśmy. Mi się kunica. Co? Nie, kunica na pewno nie. Po czwartej, a okej. Okay. Kunica na pewno nie. A ta, bo jeszcze go bossa robiliśmy. Co to jest ewentualnie. Trzeba strzelać. Ale to jest raczej suma. Trzeba strzelać. Suma raczej. No co, a ty liczysz? Nie proponuję, nic nie pamiętam. Czas się kończy. No nie, decyduję, co powiem. Musisz strzelać, tak jak powiedział. Dobra. Zieloni spróbują odpowiedzieć. Tak, tequila. Strzelamy, że była to pani Majdaniec.
Niestety nie. Yes. Krystyna Konarska. Nie udało się. Musimy pożegnać was, panowie. Jedyne musimy pytanie, które kupili i od razu dead. Kurde, ryzykowne jest to, no. Zobacz, najpierw muzyka, znowu muzyka się wylosowała. Kurde, to jest porypane, ty. Możesz być niezły, ale trafisz w jakąś ścierwo kategorię, która ciągle wypada dwa razy z rzędu i z gówno, nie? Chłopy czekali trzy pytania, w końcu weszli od razu z dead. Ja pierdziel. Dziś początek RL1? No wczoraj zacząłem tego, przygotowanie, ale nic w sumie nie robiliśmy. Dzisiaj tak naprawdę prawdziwy początek. Pozostały nam w grze dwie drużyny, prowadzą niebiescy 6300 zł, żółci mają 2800. Ja mam trzy pytania do końca tego etapu, ale uwaga, w puli do następnego pytania przechodzi 5900 zł. To niebiescy tego blokują mi S? Chyba najlepsza taktyka była. Kategoria. To opłaca się kupić to, DLC do Eldena na start? Nie ma znaczenia, no nie musisz, no bo on nic nie wprowadza. On wprowadza mapkę dodatkową i tam są dopiero nowe rzeczy, także jak ci Elden nie siądzie, no to tego, można kiedykolwiek kupić. Bo sobie nic nie zablokujesz, jak nie kupisz teraz. Sport. Smary, ale one są chyba dopiero tam. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i ty. Jak niebiescy wpieprzą. Zamiast blok? Wiem, że nowa awanturka będzie, wiem. Od każdej drużyny i słaba. Za długą mamy nazwę? Za długą mamy nazwę. Kto był pierwszy po prostu? Niebiescy Fabank, tak. Nie, my też. Niebiescy Fabank? My czytaliśmy Fabank. Słucham? 2800 było. My Fabank. A niebiescy czytali 2800, tak? A my Fabank. A żółci Fabank, to tak? Proszę bardzo. W takim razie, skoro takie nieporozumienie wyniknęło, być może usłyszałem od jednych niebiescy, kurde, a od was co jest dupa? To sprawdźmy na wszelki wypadek. Nie ogarniam. 800. Słaba! Niebiescy za 800! Niebiescy za 800! Ty, jak dadzą żółtemu, to jest fake. A więc, jak widzieliśmy, niebiescy 2800. No, dobrze. No bo frajer żółty samowa bank, no. Dobrze zrobił, bo raz oszukał Ibis, że niby ktoś tam, kto pierwszy zacznie mówić, skończy coś tam. Tu ewidentnie niebiescy. Dobrze, wyślij podpowiedź. Prawidłowo. Tym samym niebiescy zablokowali żółtych, ale nic nie jest przesądzone, dlatego że żółci cały czas mają pieniądze na koncie. Nie w puli Stevens, tego różnie pytania mam aż 8900 zł. Kategoria sport. Jak brzmi nazwisko mistrza Polski w rzucie oszczepem w latach 1951-1961? Weźmy mi podpowiedź? Poczekaj. Jesteś pewien tego? Mi się wydaje, że Sidło. To mów. Weźmy Sidło. Mów, bądź facetem. Bądź facetem i mów. Nie, nie będzie innego. Jesteś pewien tego? Powiedz, jesteś pewien, tak? Wal. Twojże. Piotr udzieli odpowiedzi. Proszę, panie Piotrze. Nie jestem pewien. No. Mów. Wydaje mi się, że chodzi o Janusza Sidłę. Janusz Sidło! Kurde, ale go zmotywował, ty, że mówił. Pierwszyś te podpowiedzi, Sigma. Nice. Mów. W tym momencie trafia na konto niebieskich. Mają aż 12400, a żółci, którzy także bardzo dzielnie dzisiaj walczą, 2600. Dwa pytania do końca. Dzielnie. Ten etap. Żółci to z domu niech idą. Też prawda, Stachec. Jeden z kibibilerzy. Lucek, kurde, do piątku zrobimy, wiesz? Może w piątek albo wcześniej. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny, tak, i złamam. Wabank! Nie. Żółci! Wabank! Wabank! Neuronik!
gadać kończąc. A muszę powiedzieć, że... Był dosłownie neuron. No. Chłop nawet nie wie, czemu to krzyknął. To był odruch. Dosłownie odruch. Chłop nie wie, co się stało. On nie wie, czemu krzyknął. Nas pan zdziwił, panie Macieju. Tak. Nas też. Pomylił pan się, tak? Tak. Bo chłopaki mnie podbudowali, podkręcili i... No nie wiesz, co się stało. Jest odruch. Wyciągnąć od chłopaków pieniądze. Właśnie o to chodzi, a dostaliście brawa od niebieskich przed chwilą. Nie. Niech odpadną i wypiję przełom z taką grą do domu. Baba Angrajan, żółci, którzy trochę zagalopowali się w tej licytacji niepotrzebnie tak szybko, bo no nie wyciągnęli nic od niebieskich. Kto wcielił się w rolę Petroniusza w filmie Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza? Bogusław Linda. Nie, on tam grał serio, ale nie. Linda. No. Tam już odpowiadasz. Żółci odpowiadają, a odpowie Dariusz. Więc był to Bogusław Linda. Bogusław? Ty, dobra, dobra, ty, z najgorszej kategorii. Raz w życiu można odpowiedzieć. 2800 zł trafia na konto żółtych. Żółci się bardzo cieszą, bo zarobili 200 zł, Jezus. Tak? Tak. Każde 200 dobre. Oczywiście, że tak. 2800 na koncie. Prowadzą Boguś. Niebiescy 12200 zł. A ja Boguś w filmach jeszcze gra. Że niebiescy... Fartem! Jak mo... Wejdą do finału, ale teraz albo będą grali Gosia. Zachowawczo, albo będą starali się jeszcze wyciągnąć pieniądze, żeby mieć lepszą pozycję w finale i ewentualnie lepszą pozycję na początku kolejnych ich programów. Czy nienawidzę Lindy? Czemu? Bo mówił, że miasto Meneri? Czemu mam go nienawidzić naprawdę? Film polski. Jak ty losujesz, panie Krzysztofie, no kurde. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. I Bisza ciszej, wybacz. Żółci 300. Żółci 300. 400 niebiescy. 400 niebiescy. Zara będzie za cicho. Żółci 500. 500, żółci. 500 po raz drugi. 500 po raz. Tak, Kubu, no, tragedia. No. To mieli na bilet do domu. Pytanie 900 zł w puli. Chłopi hoplu. Jak brzmi nazwisko reżysera filmu Sara? No tak. Spokojnie. No jak spokojnie? Spokojnie. Egitka? Kto nie odpowiadał jeszcze? Kto nie odpowiadał? Ja odpowiadałem, to twoje kapitan. Proszę. Żółci odpowiadają. Proszę bardzo. Maciej Ślesicki. Oczywiście, Maciej Ślesicki. Egitka, dzisiaj dzień psa, słyszałaś? Tak zakończyliśmy. Ja bym wyciągnął jak najwięcej od nich, nawet jakbym źle odpowiedział, no. No mogli ich dojść i zablokować nawet, nie? Drużyny żółtych. Ja muszę powiedzieć, że z wielkim żalem żegnam drużynę żółtych, która była chyba jedną z najbardziej walecznych drużyn w historii naszego turnieju. Dziękujemy wam bardzo, zarobiliście 3200 zł. No stare filmy polskie, niektóre mogłyby nie przejść dziś, to prawda. Natomiast grę wygrali niebiescy. Tak, tam takie żarty były, niektóre. Bardzo... o rozległej wiedzy i wy kończycie pierwszy etap, mając doskonałą kwotę wyjściową do gry finałowej 11 800 zł i to was witam w finale. Gratuluję! 13 posterunek. Też no. Rozpoczynamy finał. W finale będzie grała drużyna niebieskich z bar... No tak, no ten film to był coś jak z Leon Zawodowiec, ale to też pewnie by ciężko, żeby przeszło, chociaż nie wiem, z drugiej strony. To wiesz, to jest różnie to bywa, no. Bardzo dobrą kwotą na koncie, 11 800 zł. Panowie, no jak oceniacie waszą walkę w pierwszym etapie? Czy było łatwo? 11 400. Było trudno, ale myślę, że zagraliśmy bardzo rozsądnie. To znaczy Boguś szybkie alkoholik. Wyjście, później konserwatywna gra. Polska wersja. Trzeba powiedzieć, że mieliście bardzo trudnych przeciwników. Kurde, włosa w oku, co robić? Dobra drużyna, dynamiczna, dużo wiedzieli, dobrze licytowali, ale no może rzeczywiście ta przewaga wasza po pierwszym pytaniu zadecydowała, nie, że już potem było po prostu łatwiej. Tyle, ile bajdą. Mieliście jeszcze jedną trudność, mianowicie obie drużyny,
które były waszymi przeciwnikami, przyjechały razem. To byli ludzie, którzy się znali, zgłosili się jako drużyny. Sam cię bolał, to wyrwałeś, ale mnie nie boli oko. Panie, tak? Ja myślę, że w naszym przypadku to jest atut. Że się nie znacie? Oczywiście. Jest mniejsze obciążenie psychiczne. Kiedy ludzie przyjeżdżają razem, często są to znajomi czy rodzina. Myślę, że łatwiej się gra z ludźmi, którzy są nam jednak obcy. Paradoksalnie. Ciekawe podejście, czyli w sumie, ma inne. No, można powiedzieć, że taka drużyna. Jak wygra 5 odcinków jako mistrz, to mu zaufam, że tak jest. A jak nie, to luj. Soloku. Firma, tak? Zależności jedynie służbowe. Tak, jest dużo lepiej, uważam. Ja, panie Marcinie, po pierwszym pytaniu usłyszałem, jeżeli dobrze zrozumiałem, powiedział pan, możemy wygrać ten program. No, jest to bardzo prawdopodobne. Czy to znaczy, że pan nie wierzył w zwycięstwo na początku? Wierzyłem. Wierzyłem. Cały czas wierzę. Myślę, że jak pokazuję, w ogóle formuła tego programu jest taka, że no, jest to program, który jest bardzo szybki, mobilny. Myślę, że nie będziemy mieć większych problemów, żeby zostawić im na bilet kolejowy do domu. Życzymy powodzenia w finale. 11800 na koncie. Z kolei mistrzowie mają tylko 400 zł. Jaka żela na łeb. Ciekawe, czy będzie lekcja pokory? Czy Mike Tyson? Poprzedni pojedynek był bardzo zacięty i emocjonujący. Jesteśmy pełni podziwu dla przeciwników. Zobaczymy. Ale będziemy walczyć. Witamy w finale. Oby niebiescy wygrali, ci mistrzowie to i tak. Zapowiada się, że każdy mocny pojedynek losuje pierwszą kategorię. Daj spokój. Człowieku, daj spokój. Gdzie jest ta muzeum? Luj. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300? 300 mistrzowie? Niebiescy 400? Niebiescy 400? Podobne w ogóle pieniądze w końcu. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. A mistrzowie co? Boją się tej kategorii. To było niepowana myśli, panie Marcinie, prawda? Słucham? To było niepowana myśli chyba. No tak nie do końca. Bo chciał pan trochę więcej chyba do puli wziąć, tak? Trochę, ale aczkolwiek jestem pewny sam siebie w tej kategorii, także grałem trochę zachowawczo. No tak, bo żeby wziąć do puli, trzeba zacząć z wyższego pułapu, żeby zmusić tak, ja przeciwników rozumiem. Do... Zobacz, jak podpowiada. 700 zł w puli. Ibis w końcu. Ale wylicytować to jedno, a odpowiedzieć to oczywiście drugie. Dokładnie. Czas na pytanie. Ilu mężczyzn asystuje nagiej kobiecie na obrazie Maneta Śniadanie na trawie? Panowie, ile? Myślę, że trzy. Ile mężczyzn? Ile kobiet? Ilu mężczyzn asystuje nagiej kobiecie na obrazie Maneta Śniadanie na trawie? Ilu ich jest? To jest ta rodzina Monet? Coś takiego? Trzy. No panowie, ja mówię, że trzy. Stawiamy. No też trójkę. To odpowiem. Teraz powiadam, może Bogdan odpowie zaraz. Ale co ty mówisz? Niebiescy odpowiadają. Proszę. 60. Tutaj była, mieliśmy dyskusję, ale osiągnęliśmy konsensus. No, wydaje nam się, że było ich trzech. Czy mistrzowie się okaże, że zero. Nam się daje, że czterech. O. Raczej dwóch. No, masz rację, kurczę. Słuchaj się tego, jak on ma? Pieter. Słuchaj Pietera. Dwa razy już wiedział. Mamy jeszcze 5 pytań do końca gry. No idą bardzo równo. 11400 mają niebiescy, a tylko 300 zł mniej mistrzowie. Wartimy nobów? Nie no, porypane pytanie. Jakiś dupy obraz. Kto by to wiedział? Ile nagich mężczyzn nam asystuje kobiecie? Co to za pytania, no? Rozpoczynam licytację. Mam wrażenie, że z ust pana Marcina padło jakieś nieparlamentarne słowo. Chyba tak. Co on powiedział? Rozpoczynam licytację. Mam wrażenie, on powiedział że... Rozpoczynam licytację. Że z ust pana Marcina padło jakieś Chyba tak inżynier, no. Ale... Parlamentarne słowo? Chyba tak. Rozpoczynam licytację. Nie parlamentarne? Teraz to gorsze lecą. 300 mistrzowie? 400? 400? 500? 500?
600. Mam 600 jednak. 700. Jest 700. O, w dupę powiedział. Jest 800. Jest 800. Jest 800. Słucham dalej. 800. Aj ci mistrzowie. Flegmatycy pieprzeni. Koniec. Mówię wam, nie będą szli zaraz. Co ty robisz? Co ty? Coś małego. Słuchajcie. Oto pytanie. Do czego służy ten przepis? Ja pierdziel. Minuta na zastanowienie. No do miodu. Łyżka. Czy jak to na tym? Łyżka? Co? Nie wiedzą o tym. Nie, dlaczego może w Polsce nie było miodu w 2000 roku? W dupety. Co tu było? Ocet tylko wódka, tak? Ja pierdziele. Polacy nie wiedzieli, co to miód do niedawna. To jest popieprzone. Co to może być? Dosłownie w Polsce to jak tutaj. W indiańskiej wiosce. Są telefony, są telewizory, ale nie ma jedzenia. Czego nie ma? Tego. Każdy jest równy. Czy moglibyśmy kupić podpowiedź? Widzisz? 600 zł. 200. Nie no, 300. 500. A 400? 400. Panie Krzysztofie. 500, 500. Ty, ale oni myślą, że nie odpowiedzą? Słucham niewieckich? No może, Łukasz. Chociaż nie wiem, czy miód był aż taki drogi kiedyś, bo to jest taka rzecz... Rzecz taka się wydaje, typu... Wiesz... Że no za tego, nie? Rozumiesz? Rozumiesz, nie? Nie? Dobrze mówię? Dokładnie, szlachectwo zobowiązuje. No dobrze, tam za 500, ale pamiętajcie, że oni również mogą się potem stawić ewentualnie za... Okay. Niegodni się, niegodni. Proszę bardzo. Jakbym serio miał być sobie w brodę. Do ucierania masła, do wapienia ryb, no jest do nabierania miodu, do gry na cymbałach. Daj do nabierania miodu. Nie wiem, cymbałki na pewno nie. I oni naprawdę nie wiedzą. Ej, o co chodzi? Oni naprawdę nie wiedzą, że to jest... Ty. Co tu się odpieprza, ej? Miód, przecież jest niemożliwe, że miód to jest jakaś, jakiś item dla elity. W sensie jedzenie, Do wapienia ryb. No dobra, na cymbałkach na pewno nie. Żarczek, żart. Nie wiem. Do bawienia ryb na słuchaj, to jest to problem. Ja miałeś kiedyś to w ręce? Nie. Albo pierwsze, albo drugie, Darek, obojętne. Do czego, do masła? Albo do miodu. Ja stawiam na miód. Ja stawiam na miód. Ja na cymbałki. Chociaż to takie... Na cymbałki na pewno jeszcze nie wygląda. Ja miód. U mnie w rodzinie my tylko bydło. Pół kilo na głowę dziennie. Ja na miód, Darek. Odpowiadaj, co nam zabierz? Dajmy do wapienia ryb. Odcinek 57. Będziesz do wody z tym biegał, po wodzie z tym biegał. Ej, ale to jest ciekawe, ty. Jak wyglądały wtedy realia? Bo czy możliwe, że wtedy miodu nie było w Polsce? To jedna na cztery osoby. Zobacz, ile oni mają lat. No niemożliwe, że oni tego nie wiedzą. A potem ci stary powie, że ty nie umiesz zmienić podkowy koniowi, więc a tego. A umiesz grać w Robloxa, to jest gówniany te młodzież, nie? A potem stary nie wie, jak wygląda gówno do nabierania miodu. Co tu się w dupę dzieje? Do wabienia ryb. Na pewno nie. No idzie teraz. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa złagać. Co? MATEUKO 95 dał na Golibordę 20 zł. Przestan to w dupę pauzować co 5 sekund, bo ci kopa zasadę. No nie da się. Nie da się tego nie pauzować. Zaraz pauzuję, żeby ci odpowiedzieć, bo ci nie odpowiedziałem do końca. Nie wiem, co to jest zupełnie, ale stawiam na miód. Się okaże, że to jest przed serio do ryb. Już mi w głowie tak namącili, że to chyba nie jest do nabierania miodu. Pani Ewa słusznie myślała. Tak jest! Dobrze, ty. Ja pierwszy.
2800 zł wędruje na konto drużyny mistrzów i mistrzowie mają teraz większą przewagę. 12300 na koncie, a niebiescy 10400 zł. To jest normalna rzecz. Losuję kolejną kategorię, 4 do końca. Szczotkę do kibla? Ale porypane to jest. To oni tego z bomby nie wiedzieli. Zaraz wyjmą myszkę do komputera. Co to jest? Rozmaitości ze świata. Co to jest? Możemy wziąć. Gramy to. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 mistrzowie. Niebiescy 600. 600, dziękuję. O. 700. 700 mistrzowie. Niebiescy 1000. Mam 1000. Ostro, bardzo ostro. 1100. 1100. Niebiescy nieźle zmajtowali, bo tam ci mogli... Co dalej? 1200 po raz drugi. Tam ci mogli od razu oprócz. Teraz odluwają. Porypany ten odcinek. I wyjdzie na to, że... Po trzech pytaniach będzie tyle, co na samym początku. 300 zł w puli tego pytania. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w grze. Będą prowadzili o jedyne 300 zł, ale jednak. O kurde, ten co? Co to za włóczyki? Co to w dupę jest? On zmusza bambusa do grania. W sensie te dźwięki są z bambusa wydawane. Instrument. Napiszcie do Brusa, że ma nowy instrument. Ty, z Australii? Jak myślicie, albo Nowej Zelandii? Hej. Przepowiadam cię. Co mało? No dobra. Chcieliśmy udzielić odpowiedzi. Proszę. Na to pytanie odpowiedzi udzieli Piotr. Pieter, kieruję. Pieter. Wydaje mi się, że jest to instrument aborygenów i pochodzi z Australii. Didgeridoo, Australia! Ty, Pieter, ale Kerry, wszystkie pytania, co on mówi, to są dobrze. Bardzo dziękujemy. Pieter. Za popis gry na tym instrumencie. Panie Piotrze, jak pan to skojarzył? Proszę powiedzieć, skąd pan pamiętał? Widział pan, był pan w Australii? Niestety nie byłem, ale chętnie bym pojechał. Jak pan skojarzył ten instrument z Australią? Widziałem. Jakiś muzyk grał chyba z zespołem WW albo coś w tym rodzaju. Jakiś zespół folkowy, albo jakieś takie właśnie asysta takiego muzyka właśnie było. I skojarzyłem do Australii. To skojarzenie było warte 2300 zł, tyle wędruje na wasze konto, macie 11,5 tysiąca. Mistrzowie mają w tym momencie 11200 zł, a 300 zł więcej, tylko 300. Mają niebiescy, tak więc trwa zacięty pojedynek. Dalszy ciąg tego pojedynku po reklamach. Czy nie? Nerwarian to był, on grał tam tańczył, coś takiego, to samo. Witamy ponownie, oglądają państwo finał awantury o kasę. Trwa bardzo zacięty pojedynek między drużyną niebieskich a mistrzami. Jak na razie prowadzą niebiescy, mają tylko 300 zł więcej. Mistrzowie 11200, niebiescy 11500, tak więc wszystko się może zdarzyć. Trzy pytania do końca gry. Dobra, co będzie? Mamon dalej bije Radana? Który dzień? Kurde, on ma psychę z żelaza. Tym razem mamy... Jezus, pławik. Wędkarstwo. Pławik. Co on powiedział? Rozpoczynam licytację. Nie mogę spauzować, bo Wit powiedział, że mnie pauzował. 300. 300 mistrzowie. Niebiescy 400. Jest 400. Co dalej? Co dalej, panie Dariuszu? 400. Nic dalej widzę. 400 po raz drugi. 400 po raz trzeci. Bob z bambusem czekał 60 odcinków, aby go w końcu wzięli, jak to pytanie wpadło? Tak. Ale on ma na godzinę, to se siedział w lobby. 700 złotych w puli, szansa dla niebieskich, żeby się odrobinę chociaż wzbogacić i zwiększyć swoją przewagę. Zawsze warto. Pławik. Z którego kontynentu pochodzą sprowadzone do Polski pstrąg tęczowy i źródlany? Australii.
tak? No bo Australia, ty dwa razy z rzędu ta sama odpowiedź? Niebiescy będą odpowiadać. Odpowiedzi na to pytanie udzieli Bogdan, jako że jest tutaj naszym specjalistą od tej arcytrudnej kategorii. Proszę bardzo. No wydaje mi się, że pstrąg tęczowy i źródlany został sprowadzony z Australii. Na 100%? 100%. 100%, że nie. Ameryka Północna. I w ten sposób 700 zł przechodzi do puli następnego pytania. Tylko dwa pytania do końca. Boże. Jeszcze mają i niebiescy, i mistrzowie szansę na zwycięstwo. Bez litości. Czy w nowej edycji będzie wędkarstwo? Nie wiem, zależy jak jest popularne w dzisiejszych czasach. 20 lat Światowa temu. Światowa muzyka rozrywkowa. Czy było bardziej? Idziemy. Rozpoczynam licytację. Gitka gryzie kable, słyszysz? Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. Jest 300 mistrzów. Niebiescy 400. Proszę 400. Motor, no tak, no i niebiescy 700. Element do pokorzenia, no tak, klasycznie. 800. Niebiescy 1000. Lekkie przebicie 1000. Dzięki zmęczony. O kurde, a miałem to czytać zmęczony, tak? Po prostu. Cierek, przywitasz mnie, jak ci pieniążki za subki dam? Subika? Tak, witam cię. A co, ci nie witałem normalnie? A sprawdzę, czy pisałeś. Sprawdzę, czy pisałeś. Jak ty pisałeś ostatnio w czerwcu wiadomość 25? Dziadek, po co ty siedzisz z tymi nerdzikami i kiszakiem? Co ci przerywa? Po raz drugi, 1000, aka. Po raz trzeci. Mistrzowie nie walczą. Jezus, ale witam cię, witam. To pytanie, bo mieliśmy 700 z puli poprzedniego, więc 2500 zawsze warto mieć. Co, Egipcja na dziewcza? No kable pozwalam gryźć. Żeby wygrać. I jej tego nie wypominam potem. Niebiescy odpowiadają, jeżeli im się uda, to już przewaga będzie dosyć spora. Jak brzmi imię i nazwisko lidera i wokalisty zespołu The Cure? Nie mam w dupę pojęcia, co to w ogóle jest. Bierzemy podpowiedź? Oczywiście. Weźmy. Panie Krzysztofie, poprosimy o podpowiedź. Bardzo proszę. David Copperfield może był taki, nie? Mistrzowie, jak sądzą, za ile jest sprzedać? Spoli jest... Nie, 1000. O nie. Oni mieli 500, to może 600 ich będzie, no. 500. 800. 600. To za ile jest sprzedać? 700. 600. Za 300. 500. Oni mieli za 500. No. Ale mniej mieli pieniędzy. No właśnie. Prawda, mistrzowie? Ale są mistrzami. To jest 700. Dobra, 500. To 700 da się. Spoko. 1000. Jezus. 700. Ale leci. 700 tych będzie. Panie Krzysztofie. 1000 ostatecznie. Cienko. No drogo, bardzo, ty. No bierzemy, nie mamy wyjścia. Proszę bardzo. Ja taka była pierwsza propozycja, mistrzów, już ciemno to przyznać. No, jeszcze nie jesteśmy. Ale Michael drogo. Hutchins, Robert Smith, Robert Johnson, Steve Harris. Hutchins, nie? Nikogo nie znam. Robert Smith. Nie wiem, co to za ludzie. Robert Smith? Tak mi się wydaje. Dobrze, Jarek, to odpowiesz. Niebiescy chcieli Smith? Odpowiedzi Robert na Smith? Pytanie. Za chwilę tylko powiem tutaj, patrząc na punktację, jeżeli oczywiście niebiescy odpowiedzą, to będą wygrywać, ale jeżeli się pomylą, to w tym momencie prowadzenie obejmą mistrzowie. I jaka jest odpowiedź? Odpowiedzi udzieli Jarek. Wydaje nam się, iż będzie to Robert Smith. A jaka jest odpowiedź? Robert Smith. Tak jest! Co to był za troll? Nice! A co to? Trollował Krzysztof przez chwilę znowu. Wygramy to, panowie. Ale warto było kupić 2500. No, ostro traktuje i wiesz, niebieskich, nie? 11600, takich a mistrzowi 10100 zł. A więc różnica a nie jest wielka. Lepsi są niż mistrzowie, więc pieprzyć mistrzów. O losach jeszcze bardziej nie lubię mistrzów. Robert Smith to twój idol? Kurde, ja go nie wiem. O, czekaj, to chyba win, nie? 1-1.
O kurde, będzie remis? Ty, remis będzie chyba, tak? Dobrze liczę? To wygrają mistrzowie. Czyli grało wszystko. O ja pierdziele. Na jednego. Czyli grało wszystko. O ja pierdziele. No dobrze, idziemy. Kto idzie? Jarek, sport. A nie, 500 więcej będą mieli, masz rację. A, racja, co ja pieprzę. To dorzuci pewnie 5 stówek, żeby była grała wszystko. A skąd jeszcze sport? Takie mam przeczucie. Proszę nie, teraz, dołoży, aby drużyny dołoży, wytypowały myślę. Po jednym przedstawicielu do pojedynku jeden na jednego. Ale w sumie tak, nawet kto jak dołoży, to niebiescy Niebieski no, będę reprezentował tak ja oraz kolega Piotr. Nie, jeden. Aha. Przepraszam. Idź. Proszę bardzo, ja jedną osobę poproszę. Czy ja mam czekaj, jeszcze? Co on powiedział? Co? Kto będzie reprezentował niebieskich? Niebieskich będę reprezentował ja oraz kolega Piotr. Jeden. Aha. Przepraszam. Idź. Proszę bardzo. Czy ja jedną osobę poproszę. Czy ja mam iść, tak? Piotrka. Piotr. Piotr jest lepszy. Pieter i... Zapraszam. Radziecki fizyk Pieter. Kapitan, czyli... Proszę, panie Marcinie, zapraszam do stolika tutaj. Zielony przycisk. Czekaj, to jest jakiś tutaj lepiej. Gdzie on proszę? Panie Marcinie, pan się poddał, bo pan usiadł na ławce rezerwowych. Pan się poddał? Nie, bo tutaj mam iść teraz? Tak, tu. Chłop zamotany. Pan Marcin usiadł na ławce rezerwowych, być może nie dlatego, że się poddał, tylko żeby ją odczarować. Jaka będzie decyzja mistrzów? Kto będzie reprezentował mistrzów? Kazimierz. Proszę, panie Kazimierzu. Czekaj, daję. Kurde, Kazimierz. Denerwuje. Kurde, szansę, to będzie Pieter, bo on lepszy się wydaje. Boro jest. W tym momencie biorę z konta każdej drużyny po 500 złotych, 1000 złotych w puli. I najpierw wybierzemy kategorię pytania. Panie Marcinie, a, czyli dołoży zaraz, okej. Okay. Zaraz dołoży. Będzie to z pewnością matematyka. Skreślamy matematykę. Panie Kazimierzu, którą? Geografii Polski. Nie będzie geografii Polski. Panie Marcinie? Witam cię, Pluki, witam. Poprosiłbym o skreślenie polskiej muzyki rozrywkowej. Prośba jest dla nas rozkazem. Panie Kazimierzu? Ciekawostki. Nie będzie. I co teraz, panie Marcinie? Polskie seriale usuń, proszę. Poprosiłbym o skreślenie polskich seriali. Nie będzie polskich seriali, skoro pan nie ogląda. I pan Kazimierz? Literatura na świecie. No to ciekawe, dlatego że zostawił pan moim zdaniem dziedzinę, z której pan Marcin się dobrze czuje, tak? Myślę, że poradzę sobie. Dlatego, że pan Marcin nawet chciał licytować wysoko z tej dziedziny, kiedy ją wylosowałem. Spójrzmy na stan kont, zanim... No, w streamie oglądałem. Przeczytam pytanie. W tej chwili niebiescy mają 11 100 zł. Mistrzowie mają 9 600 zł. Dołożę, nie? Z 5 stówek? Czy ile potrzebuję dołożyć? Po 500 zł do puli tego pytania, a więc w puli mam 1000 zł, ale... Żeby rozgrywka była dramatyczna, do końca zacięta, dorzucam do puli tego pytania 500 zł. Co to oznacza? Jeżeli pan Kazimierz odpowie prawidłowo na to pytanie, ale i on wygra pojedynek jeden na jednego... Nieraz ostatnio było tak, że dorzucał, a teamy w ogóle nie ogarniały. Teraz wszystko musi tłumaczyć, tutorial daje nam to wszystko. To stan kont obu drużyn będzie równy. Wtedy nowy zgodnie początek. Z regulaminem mistrzowie jak wygrają Kaziu? Program, bo taki jest regulamin. Jeżeli natomiast pan Kazimierz nie odpowie na to pytanie, albo odpowie pan Marcin, wtedy wygrają niebiescy i będziemy mieli nowy mistrz. Niebieski mistrzów. Kliknij na pałę. Olej to. Za chwilę przeczytam pytanie, który z kliknij panów wie, na naciska przycisk i odpowiada. Gotowi panowie? Tak. Tak. Spójrzmy na ekran. W którym mieście znajduje się ta opera? Minuta na zastanowienie się, jak zawsze u nas. Kliknij po prostu. Ale dobra, Kazik to gówno wie. Easy. Już jest win, bo każdy nie wie, więc nie ma co oczywiście, jeżeli ktoś naciśnie i źle odpowie, to przegra.
trzeba być pewnym. Ja nie mam pojęcia, widzowie. Ale dobra, spójrzmy może inaczej. Czekajcie, niech pokażą. Patrzcie na te auta w ogóle. Spójrzcie na te auta. Widzisz to? To jakiś biedny kraj chyba. Co to za... Co to jest? Polska? Włochy w 2000 roku? Jak tam Lamborghini stało na każdym rogu? Ty, Ej, to może być Bułgaria, no? To jest dobre. Albo Rumunia. Dobra, ale jakie tam są miasta? Minuta na zastanowienie się, jak zawsze. Trzeba miasto powiedzieć. Nie wiem, jakie są miasta. To jest Petersburg? Rosji? Oczywiście, jeżeli ktoś naciśnie i źle odpowie, to przegra. Trzeba być pewnym. Budapeszt? Może też być Budapeszt. Ale nie wiem. Ty, ale tam Rosja coś im pasuje. Może być ten Petersburg albo Moskwa. Ciekawy jestem, czy drużyna pana Tarcina wie? Tam nie ma innych. Stalingrad. Co? Mistrzowie proszę, żeby nie mówili, bo wiem, że mają jakąś koncepcję, ale musimy tutaj uważać, aby nie podpowiedzieć naszym reprezentantom. Dobra, easy. Czas minął. Dziękuję panowie. Wracajcie na miejsca. I tak wyjaśniła się sprawa finału naszego programu. Dobra odpowiedź na to pytanie jest, może pozostali wiedzą? Może u mistrzów ktoś wie? Mediolan? Nie. Sofia? Nie. Wiedeń? Manaus w Brazylii. Jezus. To tu w dupę jest Manaus. Czemu oni takie z dupy pytanie dali na koniec? Wyjaśnijmy się losu finału. Żeby przegrali mistrzów? Żegnamy naszych mistrzów. Dzisiaj zarobiliście 9600 zł, a w sumie w dwóch programach 12,5 tysiąca. Dziękuję wam bardzo. Natomiast niebiescy zarobili 12,5 tysiąca złotych, a ci w 11. Nowymi mistrzami. Z nimi spotkamy się w następnym programie. A jeżeli państwo chcą spotkać się z nami tu w studiu, grać, awanturować się o kasę... O kurde, powiem wam, że bardzo po pierwsze to pytanie, myślałem, że to jest Europa. Kurde, że to Brazylia była? Ty, tu zobacz tego, w sensie... Ty, na człowieka nie spojrzeliście, to Ronaldinho stoi. Ja pierdziele, teraz go widzę. No ale to bym, no to by mi nic nie powiedziało, nie? Flaga jest? Nie no, to jest... Co ty gadasz? Czekaj, opera. Zobaczmy w lepszej jakości. To opera w Manaus. Brazylia. O kurwa, tu jakość mają. O, jest nawet to samo zdjęcie, tylko bez aut. Ty, no to... Nie, no to nie jest flaga. W sensie tutaj tak wygląda, ale... Na lepszej jakości to widać, że to po prostu jakieś o, jakiś dupę rąb. O. Ty no. Porypane to jest. Minuta na zastanowienie się, jak za... Popieprzone pytanie dali, naprawdę, ty, ja myślałem, że Europa na stówę, ty, Brazylia i luj. Dobra. Idziemy grać. Koniec odcinka. Wygrali zieloni, raczej się niebiescy, 12k. Czornej nie było, nie? Nie. No, pytanie z łyżką do miodu i ludzie nie wiedzieli. No tutaj to
popieprzone było, ale no tamto z tym miodem to XPP tak. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.